Program Wsparcie w Starcie oferuje możliwość pozyskania finansowania osobom, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą, bądź też przedsiębiorstwom, które chciałyby zatrudnić, utworzyć miejsce pracy i zatrudnić osobę pozostającą bez pracy. Dodatkowo w przypadku osób, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą, te osoby mogą pozyskać bezpłatne usługi doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też z prowadzeniem rachunkowości. Zależy nam na tym, aby z tego programu korzystali te osoby, które no dzisiaj nie mają takiego wsparcia, szczególnie na przykład osoby, które są bezrobotne, a powracają z kraju, bądź też taka nowa oferta, która jest skierowana dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które pozostają bez pracy i też mogą z tego programu skorzystać. To są niskoprocentowe pożyczki i myślę, że to jest też dobra taka inicjatywa, jeśli chodzi o uruchomienie działalności gospodarczej. Do tej pory ponad 4200 osób skorzystało z formy pożyczki. Jest też możliwość utworzenia stanowiska w ramach tych działań i też ponad 112 pożyczek takich zostało udzielonych. W przypadku tych pierwszych pożyczek prawie 280 milionów złotych trafiło już do polskich młodych przedsiębiorców. W przypadku pożyczek to jest kwota prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych. Jest też w sytuacjach kryzysowych możliwość umorzenia czy to pożyczki na uruchomienie stanowiska pracy, czy to w ogóle pożyczki, jeżeli ktoś znajdzie się w jakiejś sytuacji, ale muszą być też spełnione określone warunki, żeby z tych form skorzystać. Na cały program przeznaczono ponad pół miliarda złotych. Z tej kwoty do zagospodarowania w tym roku jest 110 milionów złotych i znakomita większość tej kwoty została już udostępniona naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy i oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach. W przypadku osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, oferujemy pożyczki do wysokości blisko 99 tysięcy złotych z okresem spłaty 7 lat i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości albo 0,18 albo 0,44 punkta procentowego, przy czym to niższe oprocentowanie jest dostępne tym podmiotom, które świadczą usługi związane z rehabilitacją, czy też z opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków, czy też klubów dziecięcych. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o pożyczkach dla przedsiębiorstw, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, to te mogą skorzystać z pożyczki do kwoty 29 tysięcy złotych o okresie spłaty do 3 lat. Po wsparcie należy zwrócić się do instytucji, z którymi my współpracujemy, a które pośredniczą w udzielaniu tych pożyczek. Są to na dzień dzisiejszy Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Fundacja Rozwoju Śląska. Natomiast w chwili obecnej prowadzimy również postępowanie przetargowe na wybór kolejnych pośredników, więc myślę, że w przeciągu 2-3 miesięcy będziemy poszerzać katalog instytucji, które będą oferowały to wsparcie na preferencyjnych warunkach.